Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. W czasie koronawirusa wiele osób oczywiście znajduje się obecnie w domu. Wszyscy, jeżeli tylko mogą, to unikają wychodzenia z tego domu. No i też także oczywiście pomagamy sobie nawzajem. No i w dobie pandemii bardzo często pojawia się wiele takich odruchów właśnie bardzo ludzkich. Chcemy pomagać innym ludziom. I oczywiście nie tylko my indywidualnie, ale także też wiele firm w ramach akcji CSR-owych pomaga czy to szpitalom, czy też różnym osobom, które potrzebują tej pomocy. I właśnie o tym chciałem dzisiaj porozmawiać z naszym gościem, pan Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry, witam pana, witam widzów. Proszę pana, Grupa Warta ostatnio informowała o przekazaniu 10 milionów złotych na pomoc w walce z pandemią COVID-19. Dokładnie 16 kwietnia firma podała listę 34 szpitali zakaźnych z całego kraju, w którym udzieli wsparcia na łączną kwotę 5 milionów złotych. Jakie dokładnie kryteria państwo brali pod uwagę, wybierając te konkretne szpitale? Ja może zacznę tutaj jeszcze od jednej informacji, znaczy samego źródła pomysłu. W 2020 roku Warta obchodzi swoje stulecie. Jesteśmy najstarszą firmą ubezpieczeniową w Polsce i chcieliśmy to hucznie obchodzić przez cały rok. Na początku oczywiście plany były rozbudowane i bardzo bogate, jednak no, to, co nas wszystkich spotkało, to, co widzimy za oknem, czyli te pustki na ulicach i to, że siedzimy w domu, sprawiło, że też zmieniliśmy nasze plany. Zdecydowaliśmy się jednak podejść do naszego jubileuszu trochę w inny sposób i praktycznie wszystkie środki, które mieliśmy przeznaczone na plan obchodów tego roku, postanowiliśmy przeznaczyć na przekazanie instytucjom, organizacjom, które w tym momencie jednak wymagają tej pomocy, wymagają tego, aby ich wesprzeć, ponieważ to one akurat teraz są najważniejsze i wykonują najważniejszą pracę, jaką można wykonać w dobie epidemii i w dobie koronawirusa. Zdecydowaliśmy się przekazać 10 milionów złotych na szpitale, które są na pierwszej linii frontu oraz na organizacje i instytucje lokalne, które również walczą lokalnie z tym problemem. 5 milionów trafiło, tak jak pan wspomniał, do 34 szpitali. Te szpitale zostały wybrane w oparciu o bardzo precyzyjne kryteria. Znajdują się w tej grupie szpitale jednoimienne, które zostały wskazane przez Ministerstwo Zdrowia, jak również szpitale zakaźne, które znajdują się w miastach wojewódzkich, w sytuacji, gdy szpital jednoimienny jest poza tym miastem wojewódzkim. Założyliśmy, że jednak bardzo duża grupa osób, które będą wymagały pomocy, będzie również trafiała do szpitali w miastach wojewódzkich. Tam będzie prawdopodobnie największe skupisko osób, które będą wymagały pomocy. Tak więc również w te miasta postanowiliśmy zakwalifikować do tej grupy. Łącznie, tak jak pan wspomniał, wyszło 34 szpitale. Obecnie już z tego, co wiem, wszystkie otrzymały wsparcie z naszej strony. Na co zostaną przekazane te środki? Uznajemy, że jednak to szpitale wiedzą najlepiej, na co, jakie mają braki w tym momencie, na co potrzebują przeznaczyć te środki, te pieniądze. Zakładamy, znaczy generalnie wymóg był taki, żeby one jednak trafiły na kwestie, na pomoc związaną z walką z epidemią, czy na pomoc osobom, które zajmują się leczeniem, czyli generalnie na wsparcie personelu, wsparcie osób chorych. Tak więc zakładamy, że te środki trafią na środki higieny, na środki medyczne, na sprzęt medyczny, ale nie stawialiśmy wprost warunków, na co one mają zostać przeznaczone. No oczywiście umówiliśmy się ze szpitalami, że na jakimś etapie otrzymamy
pełną listę przedmiotów, produktów, które zostały zakupione z tych środków. Natomiast tutaj pozostawiliśmy jednak wolną rękę szpitalom, aby to one, wiedząc, na co najbardziej potrzebują pomocy, to one elastycznie mogły te środki wydawać. Zapowiedzieli Państwo, że kolejne 5 milionów przekażą organizacjom oraz instytucjom lokalnym w ramach akcji Zostań w domu i pomagaj. Jakie dokładnie tutaj Państwo chcą wesprzeć działania? Jakie właśnie organizacje miałyby zostać wsparte dzięki tym 5 milionom? No, zakładaliśmy, że chcemy pomagać na dwóch poziomach. Jeden to jest właśnie taki centralny, ogólnopolski. Tutaj uznaliśmy, że te szpitale z każdych województw, ale jednak które spełniają swoją rolę tak ogólnopolską, jest jednak ten system szpitali jednoimiennych czy zakaźnych przyjmuje jednak rolę ogólnopolską. Z drugiej strony pozostałe środki chcemy przekazać instytucjom, które działają punktowo lokalnie. Tutaj zaangażowaliśmy do tej pracy osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, nasze kanały sprzedaży, czyli agentów, pośredników, którzy przekazywali nam swoje rekomendacje, jakie instytucje, organizacje w ich okolicy, ich zdaniem wymagają albo potrzebują takiego wsparcia. Otrzymaliśmy bardzo dużą grupę, bardzo dużą, szeroką listę takich instytucji, z tym, że one są w tym momencie wybierane i w najbliższym czasie ich lista zostanie przez nas ogłoszona. Tutaj jest też prawdopodobnie będą to w dużej mierze szpitale, będą prawdopodobnie domy pomocy społecznej, czyli też instytucje, które są na tej pierwszej linii frontu walki z epidemią. A proszę zdradzić, dlaczego grupa Warta tak mocno się zaangażowała w walkę z koronawirusem? Co na to wpłynęło? No generalnie patrząc na to, jak wygląda nasz świat w tym momencie, jak ja na przykład ja, jesteśmy zamknięci w czterech ścianach, uznaliśmy, że w obecnych czasach potrzebujemy jednak tej solidarności, potrzebujemy poczucia wsparcia i wspólnego działania na rzecz jednak walki z takim wspólnym wrogiem, jakim stał się koronawirus, który wywrócił do góry nogami nasze codzienne życie. Z drugiej strony każdy ubezpieczyciel w swoim DNA powinien mieć jednak takie wartości jak bezpieczeństwo, jak pomoc. Na tym polega nasza codzienna praca firm ubezpieczeniowych. Tak więc uznaliśmy, że zamiast świętować stulecie, warto jednak skupić się na pomaganiu, na zapewnianiu dodatkowego bezpieczeństwa w sytuacji, gdy ono jest tak istotne, jak od dawna nie było. Akcje CSR-owe nie jest to nowość Państwa grupie. Już od jakiegoś czasu Państwa firma wspiera różnego rodzaju akcje prospołeczne. I też mógłby Pan przypomnieć naszym widzom, jakie wcześniej akcje Państwo właśnie wspierali, też finansowali? Dotychczas skupialiśmy się na relacjach z naszymi agentami i dotychczas skupialiśmy się jednak na pewnych rozwiązaniach, które rozwinęliśmy w drugim filarze, czyli wsparciu lokalnym. Wraz z naszymi agentami co roku przygotowywaliśmy listę instytucji lokalnych, które zdaniem naszych współpracowników, pośredników ubezpieczeniowych wymagają największego wsparcia. Tak więc co roku pewną pulę pieniędzy przeznaczaliśmy pod koniec roku właśnie na wsparcie lokalnych inicjatyw, instytucji, tak żeby jednak te lokalne organizacje mogły otrzymać dodatkowe środki na własne potrzeby. Ale to
W tym wypadku również to agenci wskazywali w ich okolicy, w ich regionach instytucje, których ich zdaniem wymagały największego wsparcia. Jakie państwo planują podjąć kolejne kroki? Czy mają państwo w planach jakąś kolejną akcję, czy też właśnie bezpośrednio związaną z koronawirusem, czy też może jakiś inny zupełnie plan? Na tę chwilę skupiamy się na drugim filarze akcji społecznej, którą realizujemy. Jest ona dużo bardziej skomplikowana i dużo bardziej rozbudowana niż ten pierwszy wsparcia szpitali, który sprowadzał się tak naprawdę do wskazania wyboru szpitali i przekazania środków. Tutaj jednak tej pracy będzie zdecydowanie więcej. Chcemy jednak, żeby ten proces odbył się jak najsprawniej. Ale jesteśmy świadomi tego, że on zajmie nam troszeczkę czasu w najbliższej przyszłości. Prawdopodobnie w kolejnym etapie podsumujemy to, co udało nam się osiągnąć i to, co zrobiliśmy, i będziemy się zastanawiać, jakie kolejne działania będziemy mogli zrealizować. Rozumiem. Panie Dawidzie, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za udzielone informacje. Moim i państwa gościem był pan Dawid Korszeń, rzecznik prasowy z grupy Warta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.